Polskę czeka w najbliższych latach debata o przyjęciu euro i już teraz wygląda na to, że będzie to debata bardzo rytualna, gdzie prawica będzie przeciwko, bo to zagraża jej zdaniem suwerenności Polski, lewica będzie za, bo to jest taki symbol Europy. Brakuje już teraz takich argumentów merytorycznych, obserwacji tego, jak euro faktycznie funkcjonuje, jakie procesy gospodarcze wyzwala, co oznacza w życiu zwykłych ludzi, oprócz takiego zwykłego ułatwienia w podróżowaniu. Więc Polacy i Polki zasługują na rzetelną debatę, debatę opartą na obserwacji, na analizie tego, co się dzieje, na racjonalnych argumentach, a nie tanich retorycznych chwytach. I mam wielką nadzieję, że książka, którą właśnie wydaliśmy, będzie zaczynem takiej poważnej debaty.